Uwaga, uwaga, ziemia znikła. Ratując ci życie w 912 roku zmieniłem przeszłość i zapewne spowodowałem zniknięcie Ziemi. A to oznacza, że zapewne jesteśmy jedynymi ziemianami w całej galaktyce. Twojej planety nie ma. Nie możesz już podróżować w czasie i jesteś całkiem spłukany. Na twoim miejscu szukałabym pracy. W tej części galaktyki często wynajmuje się poszukiwaczy przygód do różnych delikatnych misji. Central Point, stolica galaktyki. Nigdy bym nie przypuszczał, że będę żebrał na ulicy. Czemu oni się tak gapią? Mają problem? Pięknie, wspaniale! Dzięki, dziękuję bardzo, panie i panowie! To może datek za udany występ. Bardzo dziękujemy, naprawdę dziękujemy. No i co o nich myślisz? Nadadzą się? Myślę, że są idealni. W pułapce czasu. W pułapce czasu ona z nim, czy szczęśliwa gwiazda świeci i Walerian. W poszukiwaniu ziemi rejs, aż po galaktyki wieczny kres. We dwoje, we dwoje. Czas minął. Za rozrywkę. Dajesz im pieniądze? Uważam, że dziewczyna jest czarująca. Możemy zrobić wyjątek, choć raz. Hej, jeśli on chce coś dać, to mu pozwól. Zwracam ci uwagę, że jesteśmy Shinguozami. To zupełnie wbrew naszym zasadom. Ale co, bycie hojnym? Tak, właśnie. Dla Shinguozów skąpstwo to cnota, a hojność wprost przeciwnie. Jesteś bardzo hojny. Chciała powiedzieć, że to strasznie mało, panowie. Żegnajcie. Nie tak szybko. Mamy dla was dobrze płatną pracę, jeśli tylko chcecie. To was wyciągnie z tarapatów finansowych. Kto powiedział, że mamy kłopoty z pieniędzmi? To całkiem proste. Odkąd wylądowaliście w Central Point, cały czas wiedziecie życie jak żebracy. Wasz statek Tempus Fugit jest wyposażony w potężny napęd nadprzestrzenny, ale dramatycznie wymaga kosztownych napraw. Skąd to wszystko wiecie? My lubimy wiedzieć wszystko. Aha? Jesteście Valerian i Lorelin i pochodzicie z planety, która znikła bez śladu. Aha? Dosyć tego gadania. Przejdźmy do interesów. Nie wierzę, że dali nam 10 tysięcy blutoków zaliczki. Tak, i 40 tysięcy po dostawie. Wreszcie naprawimy silnik i będziemy mogli podróżować 200 razy szybciej. Prosiłem o kawę, nie herbatę. Ronda, podaj dane na temat planety Fulbok. Fulbok to jedyna planeta w systemie Serdesja. Znajdują się tam także dwa małe księżyce oraz umierająca gwiazda, która wysuszyła całą planetę. Woda całkowicie wyparowała i Fulbok to teraz jedna wielka pustynia. Wszystkie formy życia wyginęły.
Urocze miejsce. Dobrze, że mamy dokładne koordynaty tej rzeczy, bo inaczej nigdy byśmy jej nie znaleźli na tym odludziu. Święta Amfora. Jedyny archeologiczny ślad po cywilizacji Fulboku. To jest ta Święta Amfora? Nie dałbym nawet Blutoka za taką kupę gruzu. Ci goście wyglądają, jakby byli z domu wariatów. Wszyscy próbowali odnaleźć Amforę w ciągu ostatnich 20 lat. Wszyscy skończyli w szpitalu psychiatrycznym. Shinguozowie zapomnieli o tym powiedzieć, łajdaki. O, Lorelin? Czy to nowa suknia? Zauważyłeś? Podoba ci się? Pomyślałam, że zrobię małe zakupy. Zakupy? A tak dokładnie co masz na myśli, Lorelin? Powiedzmy, że nabyłam kilka nowych pozycji do mojej szafy. Mówiłam ci, że nie mam się w co ubrać. Ale nie wydałaś wszystkich Blutoków. Oczywiście, że nie. Za kogo ty mnie masz? Z tych 10 000 zostało co najmniej 3. Co? Wydałaś 7 000 na szmaty? O co chodzi, Walerianie? Dostaniemy kolejne 40, gdy dostarczymy amforę, tak? Już nigdy nie powierzę ci żadnych pieniędzy. Jesteś obrażony od 2 dni. Mam dość takiego traktowania. Odbieram elektromagnetyczne zakłócenia wokół planety. Radziłabym zawrócić. Nie zawracamy. Nie stać nas na oddanie zaliczki Shinguozom. To dzięki Lorelin. Trochę nami potrzęsie. Trzymajcie się mocno. Co to za śmiechy? A skąd mam to wiedzieć? Silnik nie działa, spadamy prosto na Fulbok. Przygotujcie się do zderzenia. Ja myślę, że Tempus Fugit jest nawiedzony. I będą 2 dodatkowe duchy, gdy Tempus Fugit się rozbije. Niesamowite, zmieniamy kierunek, nic nie rozumiem. Ja tylko wiem, że silniki wciąż nie działają. A to oznacza, że ktoś inny kontroluje nasz statek. Uderzyłam się w głowę. Tylko widzę gwiazdy. Statek nie został uszkodzony. Wszystkie systemy kontroli funkcjonują normalnie, ale nie mam na to logicznego wyjaśnienia. Widzisz, mówiłam, statek jest nawiedzony. Wybacz, ale nie wierzę w duchy. Elektromagnetyczny sztorm musiał mieć na to jakiś wpływ. A co powiesz na te śmiechy? Nie wmówisz mi, że to jest jakiś tam sztorm. Zbliżamy się do miejsca, w którym jest amfora. Wylądujemy tutaj. Spójrz, tam widać jakieś światło. Tutaj jest. To Święta Amfora. Prawie jesteśmy. Jeszcze kilka kroków. Jej, jaka mała. Nie mam siły jej podnieść. To dziwne. Jest pusta. O, odejdźcie! Ten śmiech doprowadza mnie do szaleństwa. Chodźmy. Misja skończona. Więc to jest ta Święta Amfora. Nie wygląda jakoś szczególnie. Zmęczyłem się. To był ciężki dzień. Wiem coś o tym. Zdrzemnijmy się trochę. Wystartujemy jutro o świcie. Dobry pomysł.
Valerian, wstawaj, wstawaj, mamy kłopoty. Hej, ale gdzie jesteśmy? W hotelu Pałac Galaktyki, w Central Point. Ale to niemożliwe. Wiem, tak samo zareagowałam, gdy obudziłam się w tym luksusowym łóżku. Pamiętam tylko, że zapadłam w sen na statku, a potem znaleźliśmy się tutaj. Nie ulega wątpliwości, że to Central Point. To śmieszne, ale odkąd przybyliśmy do Central Point, marzyłam o spędzeniu nocy w Pałacu Galaktyki. Naprawdę? A jak niby chcesz zapłacić? Przecież nie mamy pieniędzy. I przede wszystkim, jak my się tutaj znaleźliśmy? Jesteście aresztowani za niepłacenie rachunków w hotelu. A... 2 miliony blutoków? Chyba pan żartuje. Czy ja wyglądam na żartownicia? Zapłaćcie lub czeka was 30 lat więzienia. Co tu się dzieje? To wariactwo! Ubrania się zmieniły! Mamy na sobie dokładnie te same ubrania, jak w dniu, gdy się poznaliśmy. Od tego śmiechu zaraz oszaleję! Dalej idziemy pieszo. Oni nie mogli uciec daleko. Szybko, chodźmy! Lepiej ich znajdźcie! Nie dajcie im uciec! Mój stary sprzęt! Nie mamy czasu na wspomnienia. Musimy znaleźć schronienie. Spójrzcie, tutaj są ich ślady. Muszą być gdzieś blisko. Tam, nie dajcie mu uciec! Moi przybrani rodzice. Tak bardzo za wami tęskniłam. Czy nie jest urocza? Jak ktoś mógł mieć tak zimne serce i zostawić to bezbronne dziecko? To straszne. Możemy się nią zająć, nieprawda? Zostanie jedną z nas. Zawsze chcieliśmy mieć dziewczynkę. Nazwiemy ją Loreline. To ja, kiedy byłam małym dzieckiem. Szybciej, Loreline. Depczą mi po piętach. Edu, tutaj! Jak śmiesz porywać młodą dziewkę od jej pana, podróżniku? Czyżbyś nie słyszał o prawie pierwszej nocy? Powiesić go! Tak, niech dynda! Prawo to prawo! Powiesić go! A co do ciebie, piękna, nie pozwolę ci uciec kolejny raz. Hej, dokąd to? Skąd tu się wzięła ta studnia? Co to za jakieś czary?
długo was nie było. Tutaj! Ciekawe, co teraz. Matko? Ojcze? Walerian, mój chłopczyk. Jej, ale ty wyrosłeś, no proszę. Jaki przystojny mężczyzna. Widzę, że zostałeś kosmicznym agentem, jak my. Jesteśmy tacy dumni, synu, podążasz naszymi śladami. Ale myślałem, że nie żyjecie. Zginęliście podczas misji, gdy miałem 5 lat. Zostałem agentem tylko po to, żeby was odnaleźć. No to jesteśmy. Misja skończona. Ale wy nic się nie zmieniliście. Wyglądacie tak samo. W ogóle się nie starzejecie. To dlatego, że tylko taki nasz obraz pamiętasz. A to pewnie jest Lorelin. Młoda dama, na którą nakrzyczałeś, gdy kupiła sobie całą szafę ubrań. Bądź dla niej miły, ona jest ze średniowiecza. To normalne, że czasem popełnia błędy. Matka ma rację. Musisz być dla niej bardziej wyrozumiały. W końcu to twoja przyszła żona. Ktoś mówił coś o małżeństwie? Jesteśmy znajomymi, nic więcej. To prawda, tylko razem podróżujemy i już. Oboje staramy się odnaleźć ziemię. Łatwiej jest we dwoje niż samemu. Och, o co chodzi z tą całą ziemią? Planet jest wiele. Ma rację. Choćby spójrzcie na nas. Żyjemy na planecie, która nie istnieje. Być może to właśnie dlatego ja i twoja matka zginęliśmy. Wybaczcie nam. Zaraz wracamy. To nie jest rzeczywiste. Jesteśmy chyba w jakimś śnie lub w świecie równoległym. Myślę, że to czary. Ktoś nas po prostu zaczarował. Musimy stąd uciec, albo zwariujemy. Jak możemy uciec od czegoś, co nie jest prawdziwe? Dosyć tej pogawędki. Nie chcemy chyba, żeby goście czekali, prawda? Powiedział pan goście? Jacy goście? Zobaczysz, to niespodzianka. Chodź, kochany. Dokąd nas zabieracie? Każdą chwilą jest coraz dziwniej. Moi drodzy, zebraliśmy się dziś po to, aby uczcić małżeństwo Valeriana i Lorelin, których miłość jest większa od całego wszechświata. Wybacz, że przerywam, lecz nie mów nic więcej, tylko tracisz czas. Nigdy nie wyjdę za takiego wielkiego durnia. Wolałabym raczej wskoczyć do dołu z gnojem. A, więc jestem wielkim durniem. Cóż, to powiem ci, że jesteś nieznośna i nie ożeniłbym się z tobą, nawet gdybyś była ostatnią dziewczyną w kosmosie. Dosyć tego, zaraz zwariuję. Musimy wrócić do rzeczywistości. Łatwiej mówić niż zrobić. Może nie. Może to prostsze niż myślimy. Może wystarczy się skoncentrować, by przestać. Masz rację. Zatrzymajmy to. Gotowa? Gotowa. Stop! Nie pytaj mnie, ale jestem pewna, że to ma jakiś związek z amforą. Może ona emituje dźwiękowe fale hipnotyczne czy coś takiego. Myślę, że powinniśmy ją zniszczyć, zanim znów zechce nas zaatakować. Nie, nie! Nie niszczcie amfory! Nie! Stokrotne dzięki! I co my teraz będziemy robić dla rozrywki? Kim jesteście? A może czym jesteście? Niecielesnymi duchami, dawnymi mieszkańcami planety! Niecielesnymi duchami? Tak jest! Wszystko wam wyjaśnimy! Fulmok było kiedyś planetą pełną życia. Ale 300 lat temu nasze słońce zamieniło ją w jałową pustynię. Ponieważ nie było już żadnych organizmów, które moglibyśmy reinkarnować, życie szybko stało się nudne! Ale co to ma wspólnego z amforą? Amfora była jedynym siedliskiem na naszej planecie, więc weszliśmy wszyscy do środka. I właśnie wtedy
Odkryliśmy, że gdy połączymy energię, możemy kontrolować pole elektromagnetyczne i, co ważniejsze, penetrować ducha każdej świadomej istoty i bawić się jej wspomnieniami, marzeniami, obawami. To było nasze jedyne źródło rozrywki, odkąd życie umarło na naszej planecie. Wstydźcie się! Nikt wam nigdy nie mówił, że inne istoty to nie zabawki? To wy moglibyście się wstydzić! To przed was nie mamy już odpowiedniego siedliska i jesteśmy skazani na wieczną nudę! Przestańcie! Użyjcie swojej wyobraźni! Każdego dnia miliony stworzeń rodzą się w galaktyce! Czemu nie reinkarnujecie się gdzie indziej i nie zaczniecie normalnego życia? To jest wspaniała sugestia! Czemu sami na to nie wpadliśmy? Wyniesiemy się na niezamieszkaną planetę i zaczniemy nowe, konstruktywne życie! Dzięki! Dziękujemy bardzo! Mogę się doczekać powrotu. A ja nie. Święta Amfora jest teraz w 1000 kawałkach. A my musimy oddać zaliczkę 10 000 blutoków. Niekoniecznie. Co to ma znaczyć, że jesteśmy winni 40 000 blutoków? To wy powinniście nam oddać zaliczkę. No właśnie. Teraz w tylu kawałkach Święta Amfora straciła swą wartość. Jest śmieciem. Przykro mi, panowie, ale zapomnieliście wspomnieć w umowie, w jakim stanie mamy wam dostarczyć amforę. No, technicznie ma rację. Tego nie ma nigdzie w umowie. Umowa to umowa. Hej! Ja to wezmę. Po prostu powiedz, że mi nie ufasz, dobrze? Nie ma problemu. Nie ufam ci, Lorelin. Nie znoszę cię! Ach, nie ma jak kobieta z temperamentem. Ona jest boska. Zazdroszczę szczęśliwcowi, który ją kiedyś poślubi. Kiedyś. Opracowanie wersji polskiej na zlecenie ZigZapa Start International Polska. Reżyseria Paweł Galia. Dialogi polskie Jakub Osiński. Dźwięki montaż Jerzy Wierciński. Kierownik produkcji Anna Kuszewska. Udział wzięli Walerian Tomasz Steciuk, Lorelin Monika Pikuła, Ronda Ewa Serwa, Gork Jodol Mieczysław Morański, Szyngłozi Jarosław Domino, Robert Tondera, Dariusz Błażejewski i inni.